jedna z najważniejszych Polek, kandydatka na ołtarze, siostra Matylda Getter, bohaterka II wojny światowej, o której powstał właśnie film, którego nasz portal pch24.pl jest patronem. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z reżyserem. Filip Obara, PCH24 TV. Szczęść Boże i witam Państwa serdecznie w programie Rozmowa PCH24 i witam równie serdecznie naszego gościa, pana Dariusza Walusiaka, reżysera i scenarzystę filmu Matusia, siostra Matylda Getter, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Kłaniam się. Witam serdecznie, szczęść Boże. No właśnie, w filmie padają takie zdania, że siostra Matylda Getter, kiedyś znana, dzisiaj chyba mniej znana, jest w ogóle jedną z ważniejszych czy najważniejszych Polek w ogóle, a na pewno okresu przedwojennego i II wojny światowej. Kandydatka na ołtarze, tak twierdzą też bohaterowie filmu, prezentująca swoją postawą przede wszystkim bezgraniczną miłość bliźniego. O tym jest też mowa. No właśnie, czyli dlaczego siostra Matylda powinna być znana i dlaczego nie jest znana tak, jak powinna? No oczywiście to jest zdanie ludzi, którzy występują w filmie, którzy w jakiś sposób stali się ambasadorami dzisiaj siostry Matyldy Getter. Ta historia siostry Matyldy Getter ich tak pochłonęła, wręcz wchłonęła. Można tak powiedzieć, że są zafascynowani. Tam występuje chociażby w filmie Bartłomiej Włodkowski, prezes takiej fundacji AWE, która jednym z celów, które sobie postawiła, to jest właśnie ukazanie postaci siostry Matyldy Getter. Przepraszam, że wejdę słowo, tak może parę słów dla osób, które nie wiedzą, nie znają historii. Franciszkanka, tak? Jakby pan mógł parę słów... No to jest siostra Matylda Getter, była związana ze zgromadzeniem sióstr franciszkanek rodziny Maryi. To zgromadzenie założył Zygmunt Święty, oczywiście arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński. Powstało pierwotnie w Petersburgu, potem się rozprzestrzeniło, no i przede wszystkim trafiło na tereny Polski pod zaborami. Siostry działały przez pewien okres w takiej ścisłej konspiracji, bo wiadomo, w zaborze rosyjskim nie mogły powstawać nowe zgromadzenia, wręcz kasowano wszystkie, większość istniejących już, likwidowano kościoły, no to znamy z historii. I siostry działały w takich warunkach konspiracyjnych wręcz, co na pewno potem się przydało się w okresie II wojny światowej, bo także musiały działać w tych warunkach konspiracyjnych. Siostra Matylda Getter mocno była związana ze zgromadzeniem sióstr rodziny Maryi. Była matką generalną w pewnym okresie, w okresie I wojny światowej, a później była przełożoną prowincjalną, prowincji warszawskiej. Ale miała dużą charyzmę, także ona, można powiedzieć, że w pewien sposób cały czas oddziaływała na zgromadzenie. Zgromadzenie w swoim charyzmacie miało przede wszystkim zajmować się, opiekować się dziewczętami dorastającymi, żeby ułatwić im start w życie dorosłe, ale także sierotami, szczególnie po pierwszej wojnie światowej i po wojnie z bolszewikami bardzo dużo było sierot. No właśnie, tutaj życie pisze swoje scenariusze i wydaje się, że aż w filmie przynajmniej nacisk był położony głównie na tę działalność tworzenia, jak mówiła siostra Matylda, rodzinek dla sierot, bo nie chciała używać tego słowa sierociniec, dlatego że słynęły one właśnie z ciepła, z miłości.
No właśnie, czyli tutaj wracamy do tego pytania, dlaczego powinna być znana? Była bardzo znana w okresie międzywojennym. W Warszawie była wielokrotnie odznaczana, znała wielu ludzi, z tych głównych polityków tego okresu, ale także tych, którzy arystokrację, którzy oddziaływali w różny sposób na to, co się w Polsce działo. Także no już w tym okresie była bardzo rozpoznawalna. I jak się wojna zaczęła, siostra Matylda Getter miała 70 lat, czyli już była, że tak powiem, w tym wygaszaniu swojej działalności, można powiedzieć, bo człowiek tam w tym okresie już ma duży dorobek. I tutaj to, co jest takie właśnie najważniejsze w filmie, to zajęcie się w okresie okupacji także pomocą sierotom. Przecież po wrześniu też dużo dzieci zostało osieroconych. Ale w tym okresie, kiedy szczególnie pomocy wymagali Żydzi, siostra Matylda Getter udzielała im pomocy, ratowała ich. I to jest dla nas dzisiaj bardzo, bardzo ważne, bo wiadomo, że w Polsce za pomoc Żydom groziła kara śmierci. I tutaj siostry, to jest zgromadzenie, które uratowało największą ilość Żydów. Wiadomo, rola różnego rodzaju zgromadzeń w Polsce, które ratowały Żydów, jest w ratowaniu Żydów jest bardzo znaczna. A siostry rodziny Maryi uratowały najwięcej Żydów. Udokumentowanych przykładów, takich już wręcz z imienia i nazwiska, to mówi się o 750 osób w narodowości żydowskiej, w tym 500 dzieci. Sama siostra Matylda wymieniana jest właśnie w tym względzie obok Zofii Kossak czy Ireny Sendlerowej. Myślę, że to mówi samo za siebie. Natomiast zanim przejdziemy do następnego pytania, chciałbym nieco bardziej, żebyśmy nieco bardziej wizualnie naszym widzom przybliżyli film i dlatego proponuję, żebyśmy razem zobaczyli zwiastun filmu Matusia, siostra Matylda Getter. Zdawało się jej, że się przed nią niebiosa otworzyły. Że jeżeli matka Getter ją przyjmie, to będzie życie, a jeżeli nie przyjmie, no to śmierć. Niemcy nie byli abstrakcyjną opowieścią. Byli realnymi ludźmi, którzy znajdowali się 5 metrów od niej. A ona tym niemniej w tym domu przechowywała Żydów. No, Hania dostała histerii, płakała, obejmowała mnie i krzyczała, ty jesteś mój dziuś. Irena Sendlerowa, która ściśle z mateczką współpracowała, powiedziała, że przez ręce matki Getter przeszło co najmniej 2000 dzieci żydowskich. Jedyna rzecz, jaka ocalała z getta, materialna, to ta figura. Nic innego nie ocalało. Siostra Matylda Getter zapytała się jej: moja droga, czy ty jesteś chrześcijanką? Bo jeżeli tak, to masz obowiązek ratować życie ludzkie. A do sióstr mówiła: jeżeli ktoś przychodzi do nas i prosi o pomoc, to znaczy, że Pan Bóg go przysłał i trzeba pomóc. Wracając do naszej rozmowy, chciałbym poruszyć taką kwestię, która pojawia się w filmie, właśnie kwestia roli Kościoła, tego jak ogromnym szacunkiem Kościół jeszcze wówczas się
cieszył. Liczono się z Kościołem nie tyle ze względu na, czy nie tylko ze względu na relacje polityczne, ale przede wszystkim na jego moralną, duchową powagę. No właśnie, czy mógłby Pan coś więcej na ten temat powiedzieć? Bo myślę, że to jest też taki istotny rys biografii siostry Matyldy i tego, co ona wnosi w nasze postrzeganie właśnie roli Kościoła, czy roli Kościoła w Polsce. No, wrócę tu, odwołam się do okresu wojny z bolszewikami, bo tutaj siostra też się w jakiś sposób zaznaczyła, tak jak wspomniałem, ratowała potem siostry opiekowały się dziećmi, sierotami, których w Polsce było bardzo dużo wówczas. Ale też jest taka ciekawa historia, bo większość osób słyszała o roli, jaką odegrał ksiądz Skorupko. Ksiądz Ignacy Skorupko na polu walki pod Osowem, gdzie z krzyżem szedł na bolszewików. Właśnie ten krzyż, ksiądz Skorupko utrzymał od siostry Matyldy Getter, bo przed wojną z bolszewikami opiekował się, był takim kapelanem jednej z tych rodzinek Maryi, gdzie tam właśnie była z tymi dziećmi siostra Matylda Getter i ona podarowała ten krzyż księdzu Ignacemu, który dokonał wręcz egzorcyzmu na polu walki z bolszewikami. Także rola Kościoła w tym okresie to też jest no, bardzo znaczna. Kościół jak gdyby też wyznacza drogę, którą Polska idzie. Większość ludzi uważa, że Kościół katolicki pozwolił przetrwać okres zaborów. Także jest Kościół niezwykle mocno ceniony w tym okresie. No i w przeddzień wybuchu II wojny światowej widać, jaka dalej będzie rola Kościoła. Kościół w II wojnie światowej także pomaga osobom, które wymagają tej pomocy, uczestniczy w tej konspiracji już takiej wojskowej. Wielu księży jest kapelanami wojskowymi. A także zakony otwierają swoje drzwi przed ludźmi, którzy muszą się ukrywać, potrzebują ratunku. I to jest właśnie ta rola Kościoła i zakonów, która zostaje spełniona w okresie okupacji, czyli pomoc Żydom. Bo łatwo było tych Żydów w ten sposób, znaczy łatwo, no, ukryć w zakonach, tak jak u sióstr ukrywano w tych domach, które siostry rodziny Maryi prowadziły w Warszawie i w okolicy Warszawy te dzieci były tam przekazywane i no, tylko trzeba było im całą historię zbudować. Stąd też fałszowanie metryk, księża wydawali fałszywe metryki, które pozwoliły ratować te dzieci. No to wszystko jest bardzo ważne i zresztą w filmie padają takie stwierdzenia, że chrześcijanie ratują Żydów w tym okresie, kiedy Żydzi są najbardziej zagrożeni. Opuszczenie getta przez Żyda równało się z karą śmierci. Także przede wszystkim dla tych osób, które pomagały Żydom. No i to jest, starałem się ukazać też w tym filmie, pokazać, jak wyglądała w czasie okupacji ta praca Kościoła, różnych zgromadzeń, księży, którzy ratowali Żydów. To jest temat, moim zdaniem, bardzo mało znany.
Stąd też w filmie są takie poboczne wątki, które pozwalają, w jaki sposób starałem się przynajmniej wytłumaczyć to, jaka była ta rola Kościoła, katolików w ratowaniu Żydów. Stąd też pojawia się w filmie postać księdza Marcelego Godlewskiego. To jest też ciekawa historia, bo na terenie też mało znana, bo na terenie getta warszawskiego działała parafia Wszystkich Świętych, bo było sporo Żydów konwertytów, którzy przeszli i na wiarę chrześcijańską, katolicką byli ochrzczeni. Dla Niemców to nie stanowiło żadnego elementu, że tak powiem, ratunku tych Żydów. Uważali, że oni są Żydami i w konsekwencji byli mordowani. Kościół służył im na terenie getta i nie tylko tym, którzy byli konwertytami, czyli przeszli na... uwierzyli w Jezusa i to nie było tylko tak, żeby się ratować, bo źle to było chociażby przejmowane przez tą całą społeczność żydowską, która jednak nie wyszukała się swojej wiary. I ksiądz Marceli Godlewski, który, zaznaczę, przed wojną był uważany przez Żydów za antysemitę i to takiego, który był bardzo atakowany, ale to przez to przede wszystkim, że utrudniał działalność tej całej finansjery żydowskiej, która funkcjonowała i korzystała z różnych lichwiarskich swojej działalności, czyli dawali pieniądze na olbrzymie kredyty. Ksiądz Godlewski utworzył takie spółdzielnie, banki, pomagał tym ludziom, także Żydom i był uważany jako antysemita. To się też, że tak powiem, mocno potem zaznaczyło, bo wiemy, że jest ten tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i wielu Żydów, którzy zostali uratowani przez księdza Godlewskiego, wystąpiło o to, żeby otrzymał ten tytuł. No i tu 13 razy starano się, za 13 razem udało się w końcu uzyskać ten tytuł dla księdza Godlewskiego, bo na początku były zarzuty, przecież to antysemita. Tak samo jak zarzuty, które spotkało Kosak Szczucką, która była twórczynią Żegoty, która pomagała Żydom. No tak. Dużo by tu o tym wszystkim mówić. Starałem się w filmie powiedzieć o tych historiach. Zresztą ksiądz Marceli Godlewski współpracował z matką Getter. Tak, no jak wiemy z naszej historii, najwięksi antysemici przedwojenni w czasie wojny okazywali się najbardziej zasłużonymi postaciami właśnie z powodu ratowania Żydów. I to, co pan mówi, naprowadza nas na taki drugi aspekt filmu, aspekt, który należy powiedzieć, że idzie na przekór pewnym narracjom współczesnym, czy mówiąc wprost, nawet pewnym oszczerstwom rzucanym na Polaków. Jest tam między innymi świadectwo jednej z sióstr, która mówiła, że nie spotkały się ze strony Polaków właśnie z jakimiś aktami donosicielstwa, szmalcownictwa, że no absolutnie ta ich działalność jakby no nie dowodzi tych różnych tez, którymi się szafuje dzisiaj. To, co pan powiedział, że właśnie co po niektórzy tylko ratowali, a reszta tych okropnych Polaczków, no to tam tak strasznie na tych Żydów nastawała, donosiła i tak dalej. Tak, bo tak jak żeśmy sobie rozmawiali jeszcze przed nagraniem, no to tak często jest, że jak już, że tak powiem, druga strona, która twierdzi, że Polacy mordowali Żydów, zgadza się już na chociażby na uznanie rodziny Ulmów, że oczywiście ratowała, ale tutaj pada, inni Polacy właśnie prześladowali Żydów.
Dlatego oczywiście szmalcownicy, ci, którzy korzystali z tego, także byli. Trzeba też wspomnieć o tym, że dużo takich właśnie szmalcowników wysługujących się Niemców było Żydami. Tutaj w Krakowie taka siatka cała niejakiego diamanta działała w czasie okupacji żydowska i wydawali swoich pobratyńców. Także takie rzeczy też się zdarzało, o których mało się mówi. Natomiast tak jak szmalcownicy byli, ale pomoc Żydom to nie było tak, że wszyscy byli ukrywani, bo ciężko było kogoś ukryć. Tam padają w filmie te słowa, że w czasie okupacji, w czasie tej konspiracji, gdzie praktycznie cały naród musiał konspirować, bo musiał w jakiś sposób żyć w tych trudnych warunkach, o wielu rzeczach się nie mówiło. A że tam sąsiad nie otwiera swoich drzwi i słychać jakieś kroki w nocy, to o takich rzeczach się często nie mówiło, milczało się. Nawet tak jak profesor Żaryn, który też tu w filmie występuje, mówił, że żona nie wiedziała, co mąż robi, czym się zajmuje. I to jest takie właśnie charakterystyczne, że Żyd, który był ratowany, także nie wiedział, że ratunek swój nie tylko zawdzięcza temu człowiekowi, który go przyjął pod swój dach, ale także całej wielkiej grupie ludzi, którzy doprowadzili go pod ten adres, którzy pomagają, wspierają, bo przecież były kartki, nie było żywności, a tu trzeba by było dodatkowe osoby wyżywić. Wspierają, a jeszcze dodatkowo dostarczają fałszywe dokumenty, fałszywą kartę. To nie ten, który go przechowywał gdzieś na strychu, gdzieś tam sobie sporządził mu tą kartę. Musiał wejść w jakieś struktury, które nad tym pracowały. I często tak, tak było, że to nie jeden uratowanie jednego Żyda to litość jednego Polaka, tylko całej grupy osób, minimum można powiedzieć, że 10 osób pracowało nad tym, żeby jednego tego człowieka uratować, bo często padają te zarzuty, dlaczego więcej nie uratowano. Nie dało się wielokrotnie. Często Żydzi, którzy najtrudniej było ratować tych, którzy mieli typowy wygląd semicki, takich trzeba było ukrywać. W filmie też taka jest opowieść o takiej właśnie sytuacji, ale często też Żydzi, którzy mieszkali w Polsce przed wojną, nie znali języka polskiego. I to też stanowiło olbrzymią barierę. Takiego człowieka trzeba było całkowicie odizolować. Także starałem się przy okazji tej historii opowiadanej o Matyldzie Getter także powiedzieć o tym, w jakich to się wszystko w warunkach odbywało. A tak jak też jest to podkreślone, że w domu na Chorzej, gdzie także w tym domu Niemcy zajmowali jakieś pomieszczenia, w tym domu byli także ukrywani Żydzi. Także tu widać to poświęcenie i heroizm, bo tak jak już wspomniałem, za to wszystko była kara śmierci. Film pokazuje też jeszcze inną perspektywę, o której pan wspomniał, a o której dziś mówi się niechętnie albo wcale, to znaczy właśnie tę perspektywę nawróconych Żydów. Jest między innymi tam opowieść o mszy świętej zamykającej istnienie getta, właśnie mszy świętej w Kościele Wszystkich Świętych, o którym pan wspomniał, czyli takie getto przez pryzmat bardziej chrześcijański tych nawróconych Żydów. Czy właśnie to cierpienie, chyba można tutaj odważyć się na takie stwierdzenie właśnie przez pryzmat pewnego przeżywania czy reflektowania męki pańskiej. Myślę, że to jest też taka perspektywa cenna, którą właśnie film pokazuje.
Swego czasu zetknąłem się z taką historią opowiedzianą przez księdza Maja, który był przez pewien czas proboszczem w parafii na Służewiu. I tam jest właśnie, no nie chcę do końca tej historii opowiadać, bo ona jest w filmie, ale tam zetknął się z figurą Matki Boskiej, która została wyniesiona z getta. I poznał tą historię właśnie i tej figury, i tych ludzi, którzy się często byli chrzczeni przed tą właśnie figurą Matki Boskiej, która była na terenie getta. Tak jak wspomniałem, no, tych konwertytów było kilka tysięcy, którzy zostali zamknięci w getcie, i ksiądz Marceli Godlewski jako proboszcz tej parafii Wszystkich Świętych, a także wikary, i tutaj rola też ważna, jaką odegrał w ratowaniu Żydów, wikary Antoni Czarnecki, bo on bezpośrednio miał do czynienia z tymi właśnie Żydami. No i tu jest ta ciekawa historia, że Żydzi, oczywiście w getcie było kilkaset tysięcy Żydów, natomiast byli tacy, którzy się nawracali, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i stali się pełnoprawnymi katolikami. Kilka tysięcy to wydaje się i tak dobry wynik. Tak, tak. I jest opis tej ostatniej mszy przed likwidacją getta, gdzie ci ludzie zgromadzili się w tym kościele. Bardzo, no teraz już są większe kościoły, ale wówczas to był największy kościół w Warszawie. Kościół Wszystkich Świętych, zgromadzili się na tej ostatniej mszy, gdzie był właśnie płacz. No i piękna scena opisana, tak, jak potem wynoszą tę figurę wspomnianą. Tak, dlatego Matki chciałem, Bożej. Chciałem, bo jak poznałem tą historię, stwierdziłem, że ta opowieść jest bardzo filmowa też, taka właśnie obrazowa, pokazująca to wszystko, i dlatego no, tutaj stwierdziłem, że umieszczę tą historię, bo dotyczyła właśnie Żydów, którzy byli na terenie getta, którzy byli też ratowani. Ksiądz Godlewski pod sutanną wyprowadzał dzieci żydowskie. No, to jest właśnie rola Ireny Sendlerowej, która miała dostęp do getta i wyprowadzała te dzieci. A co się z tymi dziećmi dalej działo? Były one przekazywane do zgromadzenia sióstr rodziny Maryi, i tam już zapewniano im dalsze życie, czyli stworzenie, trzeba było fałszywe metryki, no, i przechować te dzieci. I co ciekawe, że nie było żadnej wpadki takiej klasycznej, że, a Niemcy przychodzili, sprawdzali, rewizje były na początku dziennym, także tylko to jest ta siła, że siostry zawierzyły. Matka Getter wierzyła w opatrzność i modliła się. Siostry cały czas się modliły o to, żeby nic złego nie spotkało te dzieci, te sieroty, które były polskie dzieci, które były także z tymi żydowskimi dziećmi. Bo te żydowskie dzieci były wmieszane w to, czyli oczywiście było ich mniej. No i tak samo nie spotkało nic złego siostry. Zgromadzenie nie poniosło wielkiej ofiary w czasie wojny. Siostry były więźniami Ravensbrück. W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego zostały przez Niemców ujęte i w konsekwencji trafiły ponad 40 sióstr trafiło do obozu w Ravensbrück, ale przeżyły. I
Pada taka, znaczy, bo to są, nie mamy już bezpośrednich świadków, to, czyli ludzie, którzy się tym tematem zajmują. Jest wspomniane, że w takich ciężkich warunkach siostra szła do kaplicy i modliła się i po 2 godzinach wychodzi i mówi, zostaje wszystko tak, jak jest. Ja to wszystko ustaliłam z Panem Bogiem. No właśnie, film Matusia, siostra Matylda Getter jest pełny tego typu anegdot i dlatego też zachęcamy Państwa do obejrzenia tego filmu. Natomiast na koniec chciałbym się odnieść jeszcze do takiej kwestii, która się wydaje być takim głębokim przesłaniem filmu, to znaczy z jednej strony pada tam parokrotnie ta kwestia, czy chrześcijanin ma ratować Żydów, no i tutaj pada właśnie parokrotnie odpowiedź, że tak, jest to obowiązek ratowania życia ludzkiego, ale właśnie obowiązek miłości bliźniego i wydaje się, że ta miłość bliźniego, szczególnie dzisiaj to powinno wybrzmieć, kiedy jako katolicy bardzo często zdaje się, że skupiamy się na sporach ideowych, na takich sporach, kto jest bardziej ortodoksyjny, kto jest bardziej konserwatywny, a tymczasem często nam chyba umyka to najważniejsze przykazanie Pana Jezusa, właśnie przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, przykazanie miłości Boga i bliźniego. No i właśnie jakby Pan mógł zamknąć naszą rozmowę paroma słowami na temat tego przesłania filmu. Ja myślę w ten sposób. Świat dzisiejszy, także Polska, mocno też chce się zaznaczyć, że odchodzi od wiary katolickiej. Tak jak wspomniałem, wiara katolicka i Kościół katolicki pozwolił przetrwać okres najcięższy, okres zaborów, także okupacje, te najgorsze dla Polski chwile. Ale to jest tak, że ludzie, którzy nawet odchodzą od Kościoła, pewnych rzeczy nie da się wymazać. Nasza wiara jest związana z powstaniem naszego państwa i cały czas nam to towarzyszyło. I nawet zerwanie teraz młodych ludzi, którzy odchodzą, oni nie chcą już być katolikami, w jaki sposób to pozostaje w nich. I to jest tak, jak gdyby można powiedzieć, że w genach mamy to, co przekazał Chrystus. To, co przekazuje nasza wiara. I to jest chociażby podejście dzisiaj do Ukraińców. To, że tak masowo Polacy stanęli i ofiarowali swoją pomoc Ukraińcom. To wypływa, komuś się to może podobać, innym się to może na pewno nie podobać, ale to wypływa z naszej wiary. My mamy to wpojone, tą miłość do drugiego człowieka. I to nastąpiło w czasie bardzo wyraźnie, w czasie II wojny światowej. Były duże zarzuty do Żydów. Ja się tym tematem zajmowałem, bo napisałem książkę na to Winni Holokaust i fałszowanie historii i zrobiłem jeszcze wcześniej 2 filmy, także tymi tematami się zajmowałem. I jak przed wojną to wyglądało. Chociażby władze polskie nie chciały ujawniać tego, że Żydzi w 100% zajmują się pośrednictwem w handlu. To było 100%. Narodowcy, nawet tę prawdę ukrywano przed narodowcami, bo jakby to wyszło, to był wielki, wielki skandal. Walczono z tymi właśnie przejawami takiego przejmowania tego handlu. Żydzi potrafili stać przed na rogatkach miasta i od razu, jak chłop jechał, wykupywać towar i tym samym cenę oni dyktowali. I można powiedzieć, że tutaj różnie się to układało, że to takie właśnie patrzenie na tego Żyda przez to, że Żyd się bogaci na ten, ale w okresie II wojny światowej
zapomniano całkowicie o tym. Ludzie, którzy, tak jak wspomniany Marcel Godlewski, który był okrzyknięty antysemitą, Kosak Szczucka, wielu jeszcze innych narodowców, ratowali Żydów. Bo z jednej strony z czym mamy do czynienia? No mamy do czynienia z Niemcami hitlerowskimi, nazizmem, Niemcami, które wyrzekły się Boga. I tu jest nakręcanie cały czas tej spirali nienawiści, która w konsekwencji doprowadza chociażby do tego, że ustalono w sposób polityczny na konferencji w Wannsee, że Żydzi zostaną wymordowani. A z drugiej strony, z naszej strony ujawniają się niesamowite pokłady miłosierdzia. Że ludzie, widząc cierpienie innych, zaczynają im pomagać i ratować, wiedząc, że grozi im kara śmierci. No i to teraz może za pomoc Ukraińcom nie grozi kara śmierci, ale to jest to, co mówię tak w przenośni, mamy jak gdyby ten katolicyzm i tą miłość, tą miłosierną do bliźniego w genach. Niewątpliwie jest to piękna karta naszej historii, ale też piękny rys naszego charakteru narodowego. Także serdecznie dziękuję za przybliżenie tematyki filmu. Tematyki dziś aktualnej, ważnej, no bo dotyczącej przecież istoty tego, czym w sferze wartości jest nasz naród. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję i Państwu bardzo. Dziękuję za uwagę.